Witam Was bardzo serdecznie. W tym filmiku chciałabym Wam przedstawić przegląd kolorów pudrów transparentnych marki Krolan. Mam nadzieję, że tego świetnego producenta kosmetyków nie muszę Wam przedstawiać. Natomiast jeśli jeszcze nie znacie tej marki, to słowa wstępu. Marka Krolan to niemiecka marka, która nieprzerwanie od lat 40. znajduje się na rynku kosmetycznym. Specjalizuje się w produktach oczywiście kolorowych, charakteryzatorskich. Także znajdziemy nie tylko podstawowe pudry tłuszcze, czy też rewelacyjne podkłady, czy cienie, ale również sztuczną krew, farby do malowania ciała, specjalne produkty do body paintingu, wybaczcie, czy też niezmiernie istotne w sztuce makijażu akcesoria. Dzisiaj słów kilka i kolorów kilka będzie pudru transparentnego. Puder transparentny jest to jeden z popularniejszych produktów tego producenta. Charakteryzują się bardzo drobnym zmieleniem, przede wszystkim trwałością, świetnie utrwalają makijaż, delikatnie matują, są transparentne, tak jak wspomniałam, to jest ogólnie ich nazwa Transparent Powder, natomiast ku przełamaniu transparentności występuje kilkanaście nawet odcieni, które myślę warto poznać, abyście już wiedziały, który konkretnie kolor będzie dla Was najlepszy. W składzie oprócz talku, który w zasadzie znajduje się w każdym pudrze, znajduje się również mąka ryżowa, która to powoduje, że puder właśnie ma właściwości matujące i również sprawdza się u osób z przetłuszczającą się skórą, z problemem nadmiernego wydzielania sebum, ale przede wszystkim te pudry świetnie utrwalają makijaż, nadają się zarówno do makijażu dziennego, takiego codziennego, jak i do makijażu ślubnego. Jeśli chodzi o gramaturę tych pudrów, pudry występują w dwóch pojemnościach. To jest opakowanie większe, 60-gramowe. Tak wielkościowo prezentuje się opakowanie mniejsze, 20-gramowe. Oczywiście pod kątem ekonomicznym opłaca się kupić to większe opakowanie, które kosztuje około 68 zł, a to małe kosztuje 40 zł. Także oczywiście przy małym przepłacamy. Natomiast jest to fajna opcja, chociażby kosmetyczkowa, czy też jeśli chcecie dopiero zapoznać się z tym pudrem i sprawdzić ewentualną kolorystykę. Ja osobiście używam od dawna tego pudru, jestem z niego bardzo zadowolona. Jeśli jednak mam większe problemy z tak zwaną strefą T, to stosuję w tej stricte strefie puder typowo matujący, czyli Anti-Shine, oczywiście tego samego producenta. A teraz zapraszam Was na krótki przegląd kolorystyczny. Tak przedstawia się zestawienie kolorystyczne wszystkich kolorów. Rozpoczynać będę od koloru najjaśniejszego, który nazywa się TL1. Pozwolicie, że zrobię delikatne zbliżenie, aby Wam dokładnie tutaj opowiedzieć tą kolorystykę. TL1 jest to podstawowy kolor, całkowicie biały. Być może niektórzy stwierdzą, że przypomina mąkę, aczkolwiek to mąka nie jest. Bardzo miałki puder, świetnie zmielony, zresztą widać to na moich dłoniach, na moich palcach, które już są niezmiernie brudne od malowania, ale kolor podstawowy. Kolor drugi, biel przełamana delikatnym żółtym pigmentem, to jest odcień TL2. O, w zasadzie różnica między nim a TL1, a także TL3 naprawdę nie będzie duża. Łapisz się ostrość? No nie łapie się, musicie wybaczyć. O, teraz widać. To jest TL2, to jest TL3. Tak jak widzicie, różnica faktycznie jest znikoma, ale co ważne, jeśli stricte czysta biel Wam nie odpowiada, to możecie się zastanowić nad taką kolorystyką. TL4 bardzo żółty kolor, ale oczywiście po rozprowadzaniu na twarzy ta żółć nie jest taka wyraźna, a zawsze taki kolor jest troszeczkę bardziej ożywiający i może cieplej wyglądać na twarzy. Ja oczywiście do przesady nałożyłam, nabrałam ten kolor na palec, on na twarzy się aż tak nie przedstawia. Kolejny kolor, dosyć rzadko spotykany i rzadko kupowany, TL5, bardzo miodowy odcień, ale jeśli jesteście śniade i macie problem z taką kolorystyką, to być może Wam ten odcień właśnie przypodoba się.
TL6, dużo odcień pigmentu różowego, który, jeśli macie jeszcze cerę poszarzałą, wybaczcie za przejęzyczenia, może u Was właśnie się sprawdzić. Jeden też z jaśniejszych odcieni. Kolejno TL7, intensywny odcień brzoskwiniowy. Brzoskwinia zmieszana z delikatnym różem. Kolejny TL8. Niezwykle rzadko spotykane na naszym rynku polskim, oczywiście z przeznaczeniem dla osób czarnoskórych. Kolejne odcienie. Najpopularniejszy, jeden z najpopularniejszych odcieni w całej serii. TL9, piękny beż. Niestety brakuje mi już palcy. O, tu znajduje się ten odcień. Naprawdę bardzo ładnie prezentuje się na skórze. Jeśli nie jesteście bladolisami i biały kolor Wam nie odpowiada, to naprawdę zastanówcie się nad TL9. Kolejny odcień TL10 również, jeden z ciemniejszych kolorów. Intensywny i zauważalny kolor brzoskwiniowy, ciemniejsza jakby wersja odcienia TL7. TL11. To jest również jeden z moich faworytów, czyli TL1, TL9, także TL11, troszeczkę ciemniejsza wersja, troszeczkę. To jest coś pomiędzy TL9 a TL2, przypomnę Wam, TL2 to był ten żółty odcień, także jest to kolor jeden, TL11 jest to też jeden z jaśniejszych odcieni, ale jednak nie całkiem biel przełamana kolorem, tylko po prostu coś więcej. TL12 też jeden z ciemnych kolorów. Wspaniały TL13. Ubolewam, że sypkimi pudrami tak ciężko konturuje się twarz, bo odcień byłby po prostu idealny, wspaniały, chłodny kolor. Oczywiście go nie widać. Wspaniały, chłodny kolor, który kolorystyką na pewno by Wam przypominał Bahamę Mamę. I TL14. Coś jaśniejszego od TL10, a jednak z mniejszą ilością brzoskwiniowego pigmentu co TL7. I tak by był wyglądał przegląd odcieni, jeśli chodzi o pudry transparentne marki Kreolan. Serdecznie Wam polecam te pudry. Idealnie nadają się do wykończenia makijażu, a także, tak jak wspominałam, do makijażu ślubnego. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i oczywiście pa, pa!